Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Jestem bardzo podekscytowany, zawsze jestem podekscytowany, jak się przygotowuję do wydania kolejnego tomu. Już go prawie tutaj widzę. Będzie tom 8. Myślę, że to jeszcze mi zajmie z miesiąc, jednak to jest bardzo dużo pracy. Jak widzicie tą stertę tutaj tych wszystkich dyktowań, to trzeba te różne charaktery pisma rozczytać, doczytać, oczywiście oddać się jak najbardziej, przepisując to i wygładzając ten język, jak najbardziej tą myśl ducha, to co ja zawsze powtarzam, te dyktowania wszystkie, każde z nich jest wyładowaniem, jest to jakby język jednak mówiony. Nelhalina Noel słyszała, co duchy jej wkładają do głowy i to, co słyszała, zapisywała. Także to nie jest język taki pisany, a mówiony. Mimo, że wszystko oczywiście zostało przez Nelhalinę Noel, to, co słyszała, zapisane i pozostanie tutaj z nami na wieki wieków, bo taka jest wola Boga. Taka wynika zresztą z tych dyktowań. Jest to nowy dar. On nie mógł zaistnieć wcześniej, 100, 200, nawet czy 300 lat temu, bo takie jak pani Halinka zostałyby spalone albo zlikwidowane. Dzisiaj mamy inne już czasy i ten dar wspaniały, dzięki któremu ludzie naprawdę dowiedzą się, jak ten nasz świat funkcjonuje i dlaczego jest tak, jak jest, a nie inaczej. I jaka wielka odpowiedzialność spoczywa na każdym z nas przy podejmowaniu decyzji. I nie ma wspólnej odpowiedzialności, nie ma zrzucania winy na kogoś. W tym prawie Bożym jest zawsze indywidualna, osobista odpowiedzialność. I każdy ze swojego życia rozlicza się w momencie śmierci fizycznej. Sam się rozlicza. I sam sobie wybiera przyszłe życie przyszłych rodziców, takich jak sam był rodzicami i tak dalej, i tak dalej. Nowa książka będzie specjalna. Jestem bardzo podekscytowany składając ją. Mozaika ludzkich losów, dyktowania ludzi w duchu. Tak ją nazwałem, chociaż początkowo wybrałem inny tytuł, ale to będzie podtytuł. Karmiczne przyczyny, kalectw i nieszczęść w prawie przyczyny i skutku, czy w prawie, czy w reinkarnacji. Nie chciałem dawać tytułu przyczyny kalectw i nieszczęść. Mozaika ludzkich losów, myślę, że to też bardzo dobrze oddaje ten treść tego tomu, a rzeczywiście będzie bardzo dużo ciekawych duchów, ludzi w duchu i tutaj zrobimy coś takiego, że tych dyktowań w mozaice ludzkich losów jest dużo tych duchów, 53 duchy dokładnie, 52, 53, bo jedno chyba zaginęło, dyktowanie. To zrobimy tak, że wszystkie te tomy, które nabędziecie, będą numerowane i po podaniu numeru będzie się miało dostęp do oryginałów i dostęp do tych dyktowań, które no nie zmieściły się, nie weszły do tego tomu, żeby ułatwić wam, no i rozszerzyć jakby zapoznanie się z tą prawdą Bożą o te dyktowania, które nie wejdą. A mamy na przykład tutaj znajomego Nelhaliny Noel, Johna Chapnaysa, który chce, żeby jego dyktowanie znalazło się, dwa dyktowania właściwie, znalazły się w tym tomie Mozaika ludzkich losów. To był niepełnosprawny, kaleka od dziecka. I on przyznaje się, dokładnie dyktuje, dlaczego tak się stało i przeczytacie bardzo ciekawe rzeczy i pouczające. Jeżeli ta książka odwiedzie parę osób zda sobie sprawę, kilkanaście, kilkadziesiąt, może kilkaset, zda sobie sprawę, że wszystko, ale to wszystko ma swoje konsekwencje i ci, którzy planują zbrodnie, napady, czy
jakieś niecne czyny, zdadzą sobie sprawę i nie zrobią tego, to już rola tych dyktowań będzie się wypełniać, bo one po to są, żeby uświadomiły, unauczniły ludziom, że wszystko ma swoje konsekwencje, że jak ktoś cierpi, ktoś jest nieszczęśliwy, dziecko ginie, umiera, nie jest to przypadek, nie ma przypadków. I dyktowania jasno o tym mówią. Będzie tutaj też młodsza siostra Hitlera w pierwszym tomie, co mówią zmarli, jest dyktowanie matki Hitlera i dokładnie jest tam opisana ucieczka z bunkra, a tutaj dalsze jeszcze historie nam przybliża siostra. Będzie też tutaj historia Elaine Esposito i tu jest karmiczna, fantastyczna historia, że wielokrotnie tak się zdarza, że jak się kogoś... Śpiączka ma swoje też karmiczne przyczyny. Nie będę zdradzał, dlaczego i skąd się śpiączka bierze, ale to tu będzie z Księgi Rekordów Guinnessa osoba, która spędziła w śpiączce ponad 40 lat. Dzisiaj ten rekord niechlubny został. 37 lat i 111 dni dokładnie. Dzisiaj ten niechlubny rekord został pobity, ale to wtedy z Księgi Rekordów Guinnessa, pamiętam, to wyciągnąłem w 87 roku. To była osoba, która spędziła najwięcej lat w śpiączce. I skąd taka śpiączka? Dlaczego? Dlaczego ktoś żyje w tym ciele fizycznym, ten duch, ale ten kontakt jest prawie żaden, zminimalizowany. Może od czasu do czasu można poczuć dotyk dłoni bliskiej osoby, czy coś takiego, ale to poza tym jest się zamkniętym, no jak w więzieniu w tym ciele fizycznym. I dlaczego tak się dzieje? A przecież wiele osób zapada w śpiączki i zawsze ma to jakąś konkretną swoją przyczynę. Jest tu też historia z gazety Tragic Twins, tragiczne bliźniaki zrośnięte, które zmarły, bo nie było możliwości ich odseparowania, rozdzielenia chirurgicznego, operacyjnego, tak jak się często zdarza. I dlaczego one się takie urodziły? Także mnóstwo. Tutaj są też dwie stewardesy, Jacqueline Urbańska, pochodzenia polskiego, i Sharon Ford, które zginęły, ratując innych pasażerów. Ale tutaj spotka was niespodzianka. Nie będę zdradzał szczegółów. W każdym razie wielka niespodzianka, jeżeli chodzi o te dwie ładne dziewczyny, które oddały życie, ratując innych. Jeżeli już mówimy o samolotach i o wypadkach lotniczych, jest też kapitan, który zginął, Polak, który zginął w katastrofie lotniczej. I dlaczego? Dlaczego musiało dojść do tej katastrofy? Jest na przykład dziewczyna zjedzona przez krokodyla, Faye Meadows, młoda studentka. Dlaczego? Dlaczego tak się stało, że gad zakończył jej młode życie, miała wiele planów i tak dalej, i tak dalej. Trochę osobistych historii też będzie w tym nowym, ósmym tomie Mozaika ludzkich losów. Elżbieta, moja koleżanka z liceum z Wilanowa w Warszawie, trzecia i czwarta klasa maturalna po jednej, to już chyba było po maturze, o ile dobrze pamiętam, zginęła na pasach i zdecydowała się później w 86 roku, jak ją przywołałem, dlaczego się tak stało, dlaczego musiała zginąć na pasach. Po prostu potrącona, deszcz padał, słaba była widoczność, ona przechodziła, ktoś skręcał, nie popatrzył, uderzenie nawet nie takie silne, ale niestety śmierć na miejscu. I dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? A to nie jedyna moja koleżanka
Z czasów liceum miałem jeszcze taką koleżankę, która mnie namawiała do skoków spadochronowych. Byliśmy na trzech randkach, Magdalena. I byliśmy umówieni już na kolejne spotkanie się razem, ale niestety spadochron jej się nie otworzył i też trup na miejscu. Ona nie chciała się przyznać dlaczego, powiedziała, że ze względu na rodzinę jej nie chce się, jej wstyd jest się przyznać, dlaczego musiało się jej to życie tak zakończyć. W każdym razie też o niej wspomnę oczywiście w tym tomie, może kiedyś podyktuje mnie, jeżeli ja będę miał taki dar. Jest tutaj, będzie też Marian z Tangred Beethovena. Jest dyktowanie w pierwszym tomie Beethovena i w związkach miłosnych jest w tomie szóstym Eliza i Beethoven. A tu jest ten Tangred, przez którego Beethoven, mając taki wielki talent muzyczny, musiał stracić słuch i zaczął go tracić już w dość młodym wieku, przy takim genialnym geniuszostwie, więc komponując swoją ósmą i dziewiątą symfonię zwłaszcza, w ogóle już jej nie był w stanie usłyszeć nic, ani jednego dźwięku. To była kara, konsekwencja czynów z poprzedniego życia, kiedy był takim ostrym baronem Niemcem, wcześniej, przed tym życiem jako Beethoven, no i walił tego Tangreda, zwłaszcza w ucho. Ten Tangred doznał wiele przykrości od tego Beethovena w poprzednim życiu, no i takie to wydało konsekwencje. I tak zawsze było, jest i będzie, bez względu na to, jaka religia co nam mówi i jak nas uczy. Wszystkie religie niestety kłamią. One są oparte na prawdzie, zwłaszcza ta nasza chrześcijańska, oparta na pouczeniach Jezusa, Chrystusa, Boga, no ale nikt nie wie, że Jezus nie był Synem Bożym, a był Bogiem. To dopiero się objawia w tych wielkich dyktowaniach. Ale Jezus mówił o reinkarnacji, rozumiało się to prawo przyczyny i skutku. Jeszcze przed Chrystusem rozumiano też to prawo przyczyny i skutku. Hammurabi w swoim kodeksie dosyć brutalnie to rozumiał, ale też to rozumiał oko za oko, ząb za ząb, czyli też to prawo przyczyny i skutku istniało. No zawsze istniało i będzie istnieć, jakiekolwiek sobie tutaj nie wymyślimy, nie wybudujemy do tego jakichkolwiek wyjaśnień takich czy innych. To są wszystko nasze ziemskie, stworzone ułomnym ludzkim mózgiem wyjaśnienia. A niestety religie wszystkie kłamią. Tak jak wielokrotnie powtarzam i mogę powtórzyć jeszcze raz, że dopiero w VI wieku na II Soborze Konstantynopolitańskim reinkarnacja została uznana za herezję. Do VI wieku było jasne, znane to prawo przyczyny i skutku i to, o czym Jezus zawsze mówił, co posiejesz, to zbierzesz, a kładąc dłoń na głowie, uzdrawiając te kaleki niewidomych, mówił do tych ludzi, wielokrotnie młodych, idź i nie krzywdź więcej. A więc to kalectwo, jasna rzecz, brało się z krzywdy kiedyś zadanej, a trudno krzywdzić, będąc na wózku, będąc niepełnosprawnym czy niewidomym, krzywdzić innych. Wiadomo, że to z poprzedniego życia się brało. Ale Jezus bardzo dużo mówił o reinkarnacji. To wszystko zostało zlikwidowane, wykreślone. Także niestety ta cywilizacja musi się zresetować kompletnie, musi upaść. Wielokrotnie się powtarzał o tych wartościach chrześcijańskich, że nasza cywilizacja i ten kapitalizm, w którym żyjemy, system obecny jest wybudowany na tych wartościach chrześcijańskich, ale one są przekłamane, one są przeinaczone. To jest wszystko niestety, ale wina zwierzchników tej religii Jezusowej. Niestety, ta religia też, no, ten zmurszały gmach rozpadnie się i musi się rozpaść, bo nie ma innej drogi. Będzie o tym też w Biblii. Taka jest wola Boga.
ktokolwiek się będzie przeciwstawiał, tak jak jest podyktowane, odejdzie w spokoju. Jest tutaj też Jan z kopalni, jeden z tych górników. Nie wiem, czy się zmieści w książce, ale oczywiście jak ktoś nabędzie książkę, będzie tam indywidualny numer i będzie można się zalogować i przeczytać te dyktowania, tak jak mówiłem, które się nie zmieszczą w tej książce. Bardzo dużo jeszcze tutaj innych dyktowań. Matka Don Juana, męczennik, fryzjer carycy Katarzyny II. No bardzo dużo. O, i cała rodzina Józefa Stalina, antychrysta też będzie, no bo to jest ta esencja zła i niestety dlaczego ktoś musiał zostać synem antychrysta, ktoś musiał urodzić tego antychrysta, kobieta, ktoś musiał być ojcem antychrysta, ktoś był synem, córką. To wszystko przeczytacie, ale też jest tutaj, przeglądając, angielski fotograf, na którego trafiliśmy, chyba ja nawet trafiłem, przeglądając gazety kiedyś w 1987 roku, który zginął ratując swojego psa, który wskoczył na tory, a pociąg nadjeżdżał. Udało mu się zepchnąć psa, ale sam niestety zginął pod kołami tej pędzącej, rozpędzonej maszyny. I dlaczego też tak się stało? Bardzo ciekawa historia. Tu jest też Linda Bird, stewardesa, która zginęła na statku Herald of Free Enterprise, który zatonął. A tą historię pary Małgosi i Pitka znajdziecie w tomie szóstym Miłość Cię Wyzwoli. To młoda para Polaków, która utonęła trzymając się za ręce właśnie też na tym promie w 1987 roku. To tyle, jeżeli chodzi o zapowiedź tego kolejnego tomu. Fascynujący tom się szykuje. Jeżeli macie jakieś uwagi, pytania, piszcie, subskrybujcie kanał, polecajcie znajomym. Te książki, te 7 tomów nadal jest w specjalnej ofercie i wysyłka kurierem gratis. Kto może, niech nabywa. Jest to wymiana energii dzięki zakupowi tych książek. Dajecie mi możliwość wydawania kolejnych tomów, a sami dowiadujecie się o tej wielkiej prawdzie Bożej, która dzisiaj może być podana do wiadomości. Kiedyś te dyktowania będą podstawą naszego myślenia w XXI, może jeszcze, a na pewno w XXI wieku. Ale nic, co wartościowe i trwałe, nie powstaje bez trudów i w bólach. Także niech każdy robi swoje, nie krzywdźcie innych, bo przyjdzie wam za to zapłacić. Cieszcie się życiem, korzystajcie z tych darów, jakie Bóg nam tutaj dał na tej planecie. Czytajcie dyktowania i pozdrawiam was serdecznie. Do usłyszenia, do kolejnej audycji. Do miłego.